Cześć, to znowu my. Czyli wakacje na Boga? To. Dzisiaj zapraszamy Was na spotkanie z ojcem Maciejem. Ojciec Maciej mieszka w Poznaniu i jest uczestnikiem tegorocznej lednicy. Ciekawe, gdzie znajdzie Boga na wakacjach. A może na rowerze? I to jakim? Jak byłem trochę młodszy, to chciało mi się bardzo, bardzo dużo jeździć. I jeździłem tu i tam. Chciałem złapać różne wydarzenia, porozmawiać z wieloma ludźmi. Chciałem dotknąć, usłyszeć śmiech, pozwierzać się, porozmawiać z tym i z tamtym. Minęły lata. Dzisiaj, żeby wakacje były na bogato, nie potrzebuję tego wszystkiego. To jest takie dla mnie radosne i piękne, bo jak jest normalny rok, normalne zajęcia i wszystko jest tak spiętrzone, że z kalendarza się wysypuje, jedno za drugim spotkanie, to jest inny czas. A teraz przychodzi taki moment, kiedy mogę to wszystko odsunąć, kiedy mogę popatrzeć sobie w słońce, kiedy mogę popedałować na rowerze wodnym i pozwolić siebie odnaleźć Panu Bogu. Myślę, że wielość zadań, spotkań i wszystkiego, co nas tak do pędu zmusza, sprawia, że Pan Bóg nie może nas odnaleźć. A ja chciałbym, żeby On mnie znalazł właśnie w czasie wakacji. I do tego nie trzeba wielkich szaleństw, ba, nie trzeba się nigdzie za bardzo ruszać. Wystarczy trochę ciszy, wystarczy trochę zadumy, wystarczy trochę refleksji. Niech nawet zwykłe Ojcze Nasz, powiedziane gdzieś 3 razy wolniej niż normalnie, gdzieś w lesie, albo gdzieś na spacerze, albo gdziekolwiek indziej, może nawet w pokoju, niech to 3-krotnie wolniejsze Ojcze Nasz będzie pokarmem na cały dzień. I wierzę, że to jest możliwe. I dlatego bardzo czekam na te wakacje, żeby tak się mogło dziać. I nie 38 spotkań, a jedno na dzień z człowiekiem, którego chciałbym zobaczyć. Nie 20 filmów, a jeden, a porządny. Żeby tak to wszystko zwolniło, a jeśli zwolni, to wtedy i ja będę zadowolony i Pan Bóg trafi do mnie, myślę, że o wiele skuteczniej niż, oczywiście On wszystko może, On potrafi wszędzie i nawet w chaosie i w hałasie i w braku ciszy i w zgiełku do człowieka wejść. Ale to jest ten moment, ten nasz moment, kiedy możemy się po prostu ucieszyć sobą. On mną, a ja nim. To teraz rower wodny i zastanowienie się, a może trochę zwolnienie. Albo wygodne buty i na przykład pielgrzymka. Nieważne gdzie będziecie, pamiętajcie, że w najbliższy poniedziałek kolejne wakacje na bogato. Na bogato. Czyli 3 minuty z naszymi przyjaciółmi. Tymczasem sprawdźcie, gdzie gramy, zasubskrybujcie kanał Lednica 2000 i zobaczmy się jak najprędzej. I nie śpijcie za długo. Cześć, do zobaczenia. Pa.